Cześć, witajcie na kanale Samoloty. To jest seria, w której przeglądamy najciekawsze lotnicze nagrania. W tym odcinku zaczniemy od efektu nierówności na trawiastym pasie. Kilka miesięcy temu informowałem Was o rozpadnięciu się silnika w jednym z Boeingów 777. Takie szkody wyrządziły spadające z samolotu części. Tak wygląda jedno z trawiastych lądowisk w Nowej Zelandii. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Problemy ze startem tej maszyny spowodowały, że w efekcie uszkodzone zostały dwa samoloty. Czas na szybki low pass. Teraz low pass nad innym samolotem. A teraz nie low pass, a awaryjne lądowanie bez wysuniętego podwozia. A oto dowód na działanie siły nośnej i samolot, który podczas silnego wiatru po prostu odleciał. Kolejny low pass, tym razem nad wodą. A tym razem low pass troszeczkę większych maszyn. Zobaczcie, jak spektakularnie to wygląda. No to jeszcze raz, tylko dużo niżej. A tu zaskoczenie, to nie low pass, a awaryjne lądowanie na plaży. A teraz przenosimy się do jakiegoś egzotycznego kraju, gdzie z jakiegoś powodu pilot lądował w dżungli. Ciekawe, co transportował. Coś, czego raczej nikt z nas nie chciałby zobaczyć podczas naszego lotu. Zwłaszcza ja, ponieważ ten odcinek nagrywam właściwie na lotnisku. Twarde, nieudane lądowanie z samolotu Lufthansy. To musiało boleć. A tak wygląda lądowanie na wodzie, pod mostem. To teraz dla odmiany lądowanie na śniegu. To mogło skończyć się naprawdę źle. Pilot wojskowej maszyny nie doleciał do pasa i uderzył w drogę poprzedzającą lądowisko. Był już low pass nad samolotem, no to teraz czas na samochód.
A oto jeden z najpiękniejszych low-passów w historii. Mamy tutaj Boeinga 747, lecącego nad San Francisco. Mimo że zimą samoloty są odladzane, to zdarza się, że po odlodzeniu spadnie na niego troszeczkę śniegu, który podczas startu spada ze skrzydła i tak to spektakularnie wygląda. Kto powiedział, że ze śmigłowca należy skakać ze spadochronem? A tak oto wygląda spektakularne lądowanie na pustyni. Szybkie pytanko, czy są tutaj jacyś mali fani lotnictwa? A to będzie najniższy low pass ze wszystkich. Samolot dosłownie dotyka kołami wody. Widzieliście mój odcinek o latających samochodach? No to tutaj chyba mamy coś w drugą stronę. Gdy już Pablo zapakuje nam, co trzeba w dżungli, no to czas wystartować. Szkoda tylko, że spadł w międzyczasie deszcz. Ale dla samolotu nie jest to problem. Tak wygląda samolot pasażerski lecący w separacji zaledwie 1000 stóp od nas. Jest to około 300 metrów. A na koniec zostawiam Was z ogromnymi turbulencjami. A w tym odcinku to już tyle. Jeśli odcinek Wam się podobał, zachęcam do polubienia tego filmu i subskrypcji kanału Samoloty. Dzięki, cześć! Yeah.